Witam, tu Alistejo. W kolejnym strasznym dniu spędzonym w grze w 80 dni dookoła świata. Jak zapewne pamiętacie, jestem już na skraju śmierci, dysponując zaledwie jednym ostatnim życiem. No nie jest najgorzej. Najbardziej nie lubię murków, tam jeszcze te, co prawda tu widzę, że większość z nich jest podwójnie spięta, czyli trzeba je dwa razy uwalniać, a w sumie do likwidacji to trzeba trzy razy, bo po uwolnieniu wiadomo, że trzeba jeszcze dany żeton zlikwidować, co razem daje trzy razy, no ale i tak wolę to. O, czwóreczka, o jak się ładnie zrobiło. Trzeba troszkę uważnie patrzeć, żeby jakiejś okazji nie przegapić. Co prawda nie widzę w tej chwili, że... O, jest tu te czerwone. Ale teraz to już chyba będę musiał zrobić coś, żeby trochę miejsca zrobić, czyli znaleźć dobre miejsce. No... No właśnie. No tu trochę nie chciałbym, może później. O, to było akurat fajne na zielonych, tak na fioletowych. Żółte to tylko mi miejsce dadzą. O, o właśnie. Czwórkę. Nie, wolę to rozebrać. Tak. Owszem, młotki by się tu bardzo przydały, ale no... Nie można mieć wszystkiego na raz. O, miejsca troszkę przybyło. Może by... No, trochę... O, to jest lepsze rozwiązanie. No, trochę mi nabiło. Młot się doładował. Może jednak... A może tu... O! Nie, no myślałem, że będzie więcej z tego. Ale... No, właśnie. Tak. O! To już było dosyć rozsądne. Teraz może trochę miejsca. Oj, tutaj żółte się zbierają. O, o właśnie, niebieskie i żółte. No całkiem, całkiem. No może miejsce bym zrobił. O. Tak. O, jeszcze tu. No czerwone chyba jednak, tak. Tak. No do żółtych to jeszcze trochę mi brakuje. Musiałyby spaść. Tu mogę obniżyć, bo fioletowe się ze sobą o, spotkają. Pięknie to było zrobione. Tak. No, myślałem, że będzie lepiej. No, to już było coś. Tak.
mi tylko miejsce da. Oj, o właśnie, żółte, dobry pomysł. Jest. Zielone. O, niebieskie. No i tu może się coś pojawić. Z góry spadnie. Oj, czwórkę zmarnowałem. Aj. Niestety tak bywa, ale dzięki temu może coś innego osiągnąłem. No i tutaj sobie czwórkę odbudowałem, więc... Co ma wisieć w Newtonie? Czwórek, żeby naładować młot. To by było jakieś rozwiązanie, bo można by było kilka rzeczy naraz załatwić. Na pewno coś przegapiłem, coś tak czuję. No jest czwóreczek. Ale zielony. I co tu wybrać? Nic, może... O, zaryzykujmy. Ale miałem szczęście. Tym razem naprawdę miałem szczęście. Tak. No, i to chyba jest najbardziej rozsądne rozwiązanie. Tak, dużo tu się pozmieniało na planszy. Miejsca, w którym mógłbym je wypuścić. Czas jeszcze jest przyzwoity, także nie ma problemu. O, czwóreczka. Nie wiem, dobrze by było dążyć do tego młota, bo zbyt dużo jeszcze jest spiętych i trzeba by to załatwić właśnie, no, w sposób, że tak powiem, zmasowany. Co tu pójść? Nie po
zdecydować. Trochę żal tych czwórek. Właśnie to jest to, że nie wiem jak jest z tymi czwórkami, czy jeżeli pozbieram... No nie, no w sumie nie powinny się zmarnować, bo przecież one idą już na ten bombę i to drugie. Dobra, w co by tu uderzyć? Fiolet? No... Wydaje mi się, że to ma sens. Tak. A następne to chyba bym musiał w niebieskie iść. Chyba, że sytuacja ulegnie zmianie oczywiście. No, pięknie, pięknie, ładuje się. O. Więcej taki piątek i... Tak. Tak. O, pierwszy już jest. Wielkiego szału nie ma, ale zawsze coś. Trochę morale sobie podbudowałem. Piąteczka. No, jeszcze troszkę i będzie można go użyć. Może tu? No, coś tak się porobiło, ale... Aj, tu będzie ciężko wyjść z tym przedmiotem. Musiałbym może żółtego rozwalić. Zielony, czerwony i żółty mnie blokują. Niebieski w sumie też. Kurczę, każdy. Niebieskie? No, w sumie... W sumie to ma trochę sensu. O. Teraz mnie blokują... No właściwie nadal niebieskie, czerwone, zielone i żółty. Tylko żółty to jest na innej zasadzie. Ale i tak mnie blokuje, więc... Było mocne. Czerwony już nie jest podwójnie trzymany. Okej. Tak, tylko że to mi nic nie daje. Znaczy jedyna jest nadzieja na takie coś właśnie, że wywołam taką burzę punktów. Tak, tylko że to jest w sumie jedyny sposób na uzyskanie czwórek. A czwórki to jest droga do młota. Niepokojąco. 1/4 czasu mi została. O, to było akurat mądre. Teraz tu, żeby żółty stanął obok, na tym czerwonym. O, to ma sens, tak. I czerwony. Tak, to miało akurat sens. Tu jest dosyć w ogóle ciekawa sytuacja, ale za chwilę. Okej. Okej. No, ładnie, ładnie, ładnie. O.
właśnie. Już się zrobiło ciekawiej. Teraz w zasadzie moim największym problemem to są zielone. No i niebieskie, ale niebieskie to jest ta sprawa. Ale może się uda jakoś wysunąć w bok. Albo właśnie młot. Póki jest okazja, warto pakować. I póki w ogóle widzę, że można pakować. O. O, tak. Tak. O, i już jesteśmy w domciu. I jeszcze raz. No to zostało mi w zasadzie tylko to zielone. I pomyślę, że ja tutaj tracę zdrowie, życie na jakąś głupią skrzynkę. I to jeszcze na pewno pusto. Tragedia. Tak. Właśnie, żeby te zielone tu spadły. O! Młotek. I teraz, żeby zielone coś spadło. Wysoko są zielone, ale... No, już nie tak wysoko. O! O! Tak. Może teraz się za chwilę coś pojawić. Tylko żebym ja to zauważył. Tak. Jeszcze wystarczy naładować młotek. No, tu nie ma żadnej wielkiej filozofii. I żegnamy się. Miło było. Nara. To już czytałem. Ta wielka skrzynia jest niestety pusta. Wiedziałem. Ale może się przydać, jeśli sam będziesz chciał zakopać jakiś skarb. Tak jakbym miał co zakopać. Chyba skorzystam z tego jako trumnę. W sumie mógłbym już teraz ten odcinek skończyć. Ledwo pociąg przejechał przez tę konstrukcję, runęła w dół z trzaskiem. Później zaatakowała nas grupa Siouxów. Auda zachowywała się dzielnie od początku do końca. Broniła się rewolwerem, z którego strzelała przez wybite okna. Pozostałą część drogi do Omaha musieliśmy pokonać na saniach. No to oni sobie jeszcze kulik zrobili, no nie. Kurczę, właśnie mógłbym kończyć, ale z drugiej strony, jak mam zginąć? To dzisiaj, nie? I co tutaj? Nie, to jest jakaś przegina. No spójrzcie na te murki. To już jest przegina, nie, naprawdę. Jeżeli ja nawet to jakimś cudem przejdę i potem dalej zginę, to naprawdę się poważnie zastanawiam, czy będzie sens, że tak powiem, jeszcze raz przechodzić tą Amerykę, bo nawet jeżeli w innych miejscach przejdę, to tu już śmierć mnie na pewno spotka. Przecież tu jest 1, 2, 3, 4, 5, wszystkie 6 jest na takich polach tych, do tych co same nie spadną, trzeba po prostu je przesunąć w bok. No nie, no był fioletowy, można było to zrobić, ale nie, musiał się skasować. O nie, tragedia. O właśnie. Dobra, jeden jest, ale to jest jeden z 6, więc nie ma się z czego cieszyć. I do tego nie ma się jak za bardzo pozbyć tego, żeby spadło, żeby uwolniło się, żeby pojawiło się miejsce. Tak. O, to było mądre, bo ja mogłem tam zrobić czwórkę, ale właśnie wolałem tak zrobić, żeby wytworzyła się sytuacja w prawo i właśnie tam taka sytuacja była. Tak,
no to mam dwa przedmioty, ale to jeszcze nie załatwia sprawy, bo one niestety nie są na pozycji do spadania jeszcze, tylko na pozycji oczekiwania do spadania. No to żeby tak ładnie czerwony jeszcze jedno pole spadł, ha, no ale nie ma takiej opcji. Nie mogę tym zejść w bok, niestety. A wracać nie chcę. Sytuacja jest beznadziejna. W tej sytuacji ten młotek to jest takie rozwiązanie, bym powiedział. No to więc to i tak jest przegrane, więc owszem, mogę jeszcze próbować myśleć, nie? Strasznie drogo nas to myślenie kosztuje. No właśnie. Ja tu mam problem pozbyć się tych rzeczy z planszy, a co dopiero uwolnić pozostałe 4. Nie, to będzie cud, jeżeli ja tutaj dam radę. Oczywiście cud umysłu, nie? Czas myślenia stoper powinien się wyłączać. O. No. No ale to jest jeden. To był tylko jeden. Także mam 3 jeszcze w kłopotliwej sytuacji i 2 w takiej sobie, powiedzmy. Jeszcze czwóreczka. Trudno powiedzieć, co tu lepiej zrobić. W końcu ja nigdy nie wiem, co z góry spadnie. Tego nikt nie wie. Sytuacja jest beznadziejna. Znaczy, może były jakieś szanse, tylko że po prostu je przegapiłem. Co nie byłoby znowuż takie dziwne. Hmm.
i stoimy w tym samym miejscu co poprzednio. No. Myślałem, że coś lepszego się pojawi. Ale nie. Miało coś w sobie. No dobra, ale to nadal jeszcze nie jest, to nie jest jeszcze, no, zwycięstwo. Jeszcze daleka, daleka droga. No, motek. Pomyślmy. Tak, to ma sens, bo zielone się obniżą, o, ten spadnie, ten, o. Tak, i teraz mogę zielone wypuścić przedmiot. No, to akurat miało sens. To tak, jeden sobie wisi. O. To tak, jeden jest nad murkiem, a jeden jest zawieszony. Czasu jest sporo, ale... To jeszcze niczym nie świadczy. Tak, sytuacja jest nadal beznadziejna. Cóż. Cóż, nie poddaję się jeszcze, bo mi trochę głupio, nie? Ale nie zawsze tak będzie. Czasem może przestać być mi głupio. A nie. Ta. Tak. O. No młotek się może przydać. Choćby do tego zlikwidowania tego żółtego. Sens. Tak. Nie, to było za wcześnie, by użyć. Może coś tu jeszcze wypracuję. O, właśnie, właśnie, czerwone. Tak, i teraz, no, dwa młotki w sumie bym potrzebował. Albo i, no dwa, bo ten na żółtym stoi czerwonym, a ten stoi tylko na żółtym. Czyli tak, najlepiej by mi pasował elektryczny i zwykły. Oj, no jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. No nie, ale w sumie jest nadzieja, tak, no. Także oczywiście mam nadzieję, że nie wierzyliście w to, nie? Że ja już właściwie się poddałem, nie? To tak tylko chodziło mi o to, żeby przeciwnika wziąć na litość. O. I teraz potrzebuję zwykły młotek, nie? Co jest oczywiście gwarantowane w tej grze. W celu uratowania się z tego czerwonego żetonika. Tak. Przyjmijmy taką wersję. Chyba mi takiego świństwa już dzisiaj nie zrobią, w końcu raz zginąłem, nie? Musi być zwykły młotek. O, już niewiele brakuje, niewiele. Tak, ale sytuacja była naprawdę beznadziejna, to nie ma dwóch zdań. Jedna z moich koszmarnych, można powiedzieć, map. Znaczy plansz właściwie, to nie są mapy. Jedna z koszmarnych plansz do przejścia. Prawdziwy horror. Ona będzie mi się jeszcze długo, długo po nocy śniła. No, wychodzimy z tego, mam już dosyć, nie chcę na nią nawet patrzeć. No, bardzo się cieszymy, że poziom zakończony, bardzo. To już czytałem. Sprawdź się dzielnie, no jeszcze z ekipiny robią, no. Ta stara mapa pokazuje miejsce ukrycia skarbu piratów. Nikt jeszcze nie sprawdzał, czy on rzeczywiście tam jest. Ja pewnie nie będę miał życia, żeby to sprawdzić. Tak.
No dokładnie. Nic. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Można powiedzieć, że tym razem uniknąłem śmierci, która właściwie była gwarantowana. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek, w którym już na pewno zginę. Trzymajcie się.